się. Wszystko będzie. Na naszym wydziale istnieje i funkcjonuje koło naukowe studentów psychologii, które zrzesza w swoim gronie około setki studentów. Podzieliliśmy się na kilkanaście sekcji, a do najciekawszych, które chciałbym wam tutaj przedstawić, to jest sekcja rozwoju osobistego, sekcja społeczna, sekcja relacji interpersonalnych oraz sekcja sądownicza, która nazywa się Omerta. Kogo zrzeszamy? Zrzeszamy wszystkich studentów psychologii. Jeżeli interesujecie się psychologią, możecie również do nas dołączyć. Wiem, że Omerta na przykład korzysta również ze studentów prawa. Do najciekawszych akcji, które przygotowuje nasze koło, to jest w grudniu organizujemy akcję Studenci Dzieciom, gdzie zbieramy gry planszowe i przekazujemy w ramach prezentu mikołajkowego dzieciakom potrzebującym jakby czymś się zająć popołudniami. Kolejnym naszym planem będzie zorganizowanie pierwszego balu psychologa. Organizujemy piknik psychologiczny, na który zapraszamy mieszkańców dzielnicy Bielany oraz samych naszych studentów, a do tego zajmujemy się badaniami, eksperymentami i organizujemy bardzo dużo konferencji naukowych. Dlaczego psychologia? Dlatego, że jest to bardzo ciekawa dziedzina nauki i bardzo ciekawy kierunek studiów. Jest on naprawdę w drobnej mierze teoretyczny, uczymy się wielu ciekawych rzeczy na temat tego, jak funkcjonuje człowiek. A dlaczego psychologia na UKSW? Polecili mi ją znajomi, zarówno samą psychologię, jak i nasz uniwersytet. Dlatego, że tutaj inaczej traktuje się studentów. Podchodzi się do nich bardziej przyjaźnie i nie stawia się im żadnych problemów po drodze. Są nowoczesne budynki. Nasz instytut ma własny budynek, również bardzo fajnie zagospodarowany. Bardzo przyjazne panie w dziekanacie, które naprawdę w każdej sytuacji są gotowe nam pomóc. I bardzo przyjaźni i naprawdę doskonale wykształceni wykładowcy. Studiuję filozofię na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Uważam, że ten kierunek był moim dobrym wyborem i tak naprawdę jedynym trafnym i wymarzonym. Wybrałem sekcję historii filozofii, ponieważ uważam, że uczenie się o ideach filozoficznych jest pasjonującą rzeczą, która też wzbogaca nas intelektualnie. Natomiast dodatkowo mamy świetną kadrę akademicką. Jestem studentem ochrony środowiska, obecnie na trzecim roku. Wybrałem ten kierunek, ponieważ interesują mnie problemy środowiskowe i walka z tymi problemami. Na naszej uczelni podoba mi się indywidualne podejście profesorów i wykładowców do studenta. Dzięki temu łatwiej się nam studiuje. Ochrona środowiska składa się z hydrologii, geologii, sozologii. Jest to dosyć interdyscyplinarny kierunek studiów, ponieważ mamy takie przedmioty jak filozofia, psychologia. Psychologia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW jest moim pierwszym kierunkiem, do niedawna jedynym. Nie żałuję tego wyboru, dlatego że oprócz zajęć dydaktycznych i wszystkiego, co się wiąże ze studiowaniem psychologii, nie tylko możemy prowadzić własne badania albo rozwijać się w kołach naukowych. Mamy możliwość jako studenci poszerzania swoich horyzontów, rozwijania swoich zainteresowań, pójścia akurat w tej ścieżce psychologicznej, która nas interesuje, a jest ich kilka, m.in. psychologia rozwojowa i wychowawcza, klinicznej osobowości, ogólna, psychologia pracy i stresu. Wszystko to powoduje, że mamy możliwości indywidualnego uczenia się, studiowania i kierowania swoją ścieżką naukową w tym kierunku, w którym sami chcemy. Podobnie zresztą jak na filozofii, którą też studiuję od niedawna. Filozofia poszerza myślenie. Jest to myślenie trochę inne niż na psychologii. Uzupełnia się to w jakiś tam sposób. Na filozofii też są różne specjalności, które możemy sobie wybierać. Ja jestem na etyce. Kwestie etyczne związane z różnymi sprawami mają w dzisiejszym świecie istotne znaczenie. Tak więc zachęcam do studiowania na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, studiowania dwóch, a nawet trzech kierunków, gdyż jest to bardzo łatwe, jeśli chodzi o ten wydział. Nie ma z tym żadnych problemów. Na każdym z tych kierunków, zarówno psychologii, jak i filozofii, panuje fajna atmosfera. Ludzie są zgrani z wykładowcami i odwrotnie wykładowcy z ludźmi, z studentami. Atmosfera niemalże rodzinna. Każdy z nas mamy w sercu mamy.